Hej, mamy 1 października, z tej strony Sandra i wracamy do polecanych laptopów, tym razem na październik 2021 roku. I takie zestawienia robię co miesiąc lub co 2 miesiące, w zależności czy dużo się pozmienia na rynku, czy wejdą jakieś nowe modele laptopów. Sprawdzam takie rzeczy codziennie, analizuję, jakie są karty graficzne, jakie procesory, sprawdzam, porównuję te modele. Opisuję Wam też na wszystkie wiadomości, jak ktoś pyta się o polecenie jakiegoś laptopa do innych zastosowań, czy jaki na przykład będzie lepszy dla niego, doradzam itd. Natomiast dzisiaj powiem, jaka jest sytuacja z laptopami, co się zmieniło względem poprzedniego miesiąca. Parę najważniejszych informacji na sam początek, które mówię zawsze w polecanych laptopach, żeby mieć tutaj jasną sytuację. Laptopy, które pokazuję, nie mają systemu Windows 10 zazwyczaj, dlatego że po prostu takie laptopy są wydajniejsze niż jakbyście kliknęli w tej samej cenie, żeby system był już w takim laptopie. Po prostu uważam, że wgranie systemu jest na tyle banalną czynnością, można ją zrobić w ciągu kilku minut samemu z poradnikami, nawet z poradnikiem, który sama nagrywałam, więc uważam, że po prostu dopłacanie aż 500 zł do wgranego systemu fabrycznie jest po prostu bez sensu. Jeśli chodzi o ceny laptopów, takie wiadomości, zapytania dostaję często, czy w tym miesiącu opłaca się kupić laptop, czy znowu lepiej poczekać parę miesięcy, na przykład do grudnia. Ciężko mi na to odpowiedzieć, nikt nie wie, co się dzieje z cenami. Nikt Wam na to nie odpowie, co będzie, ponieważ sytuacja jest na tyle dynamiczna z tą dystrybucją wszystkich tych sprzętów elektronicznych z Chin, z logistyką, dystrybucją. Problemy są też, słyszałam już, z fabrykami w Chinach, że tam zatrzymywane są produkcje, więc tak naprawdę ceny mogą nawet cały czas rosnąć, tego nie wiemy. Uważam, że obecne ceny tych laptopów są adekwatne. Po prostu nie są one jakoś kosmicznie wysokie, chyba że mówimy o Lenovo Legionach, ponieważ one bardzo mocno podrożały, ale cała reszta laptopów innych producentów jeszcze się naprawdę trzyma w normalnych cenach i dlatego takie zestawienie dzisiaj zrobiłam. I ważna rzecz jest taka, że na przykład do 3000 zł już teraz nie dostaniecie nowego laptopa dla gracza, można powiedzieć, tylko laptopy biurowe, więc to się pozmieniało, że w najniższych cenach, czyli do pułapu 3000 zł, nie ma już sensownych laptopów do grania i trzeba trochę dopłacić. I właśnie ten laptop, który widzicie, będzie pierwszy w zestawieniu, czyli minimum trzeba zapłacić 3400 zł na dzień dzisiejszy, żeby dostać taki laptop, na którym możecie pograć w gry. Zanim omówię ten widoczny laptop, jeszcze powiem ostatnią rzecz na wstępie. Jeśli ktoś szuka laptopa do innych zastosowań niż do grania, na przykład jest architektem, studentem itd., to możecie pisać do mnie na Facebooku prywatną wiadomość lub na maila, który jest też w opisie filmu, i napisać, jaki macie budżet, jakie będzie zastosowanie laptopa. Ja Wam wtedy odpiszę, jaki, podlinkuję jakiś tam odpowiedni model laptopa, który w mojej opinii będzie najlepszy. Ale teraz już bez jakiegoś przedłużania przechodzimy do dzisiejszego zestawienia. Pierwszy laptop z dzisiejszego zestawienia jest to za kwotę minimalną dzisiaj, czyli 3400 zł trzeba zapłacić za laptopa nowego, żeby móc w ogóle pograć sobie w gry. W momencie, kiedy byście chcieli kupić jakiś laptop do 3000 zł, to będą to nie laptopy dla graczy, tylko laptopy biurowe, bez jakiejś tam dedykowanej karty graficznej, i będzie problem z graniem. Więc tutaj, tak jak powiedziałam, jest to takie minimum. Widoczny Asus ma procesor i5 10. generacji, dokładnie i5-10300H. Jest to procesor czterodzeniowy, 8-wątkowy. Jest 8 GB RAM, który jest taktowany 2933 MHz. I tutaj ważna rzecz jest taka, że oczywiście do tego laptopa możecie na przykład za pół roku dołożyć drugą kość 8 GB RAMu. RAM w tym laptopie ma 8 GB i oczywiście ważna rzecz jest taka, że za na przykład pół roku możecie dołożyć drugie 8 GB RAMu, czyli będzie łącznie już w tym laptopie 16 GB RAMu. Nie ma z tym żadnego problemu. Takie RAM można w tym laptopie dołożyć. Więc jeśli chodzi też o kartę graficzną, to jest, tak jak powiedziałam, już dedykowana karta graficzna GTX 1650, więc możecie pograć w różne gry. Taki laptop na to już pozwoli względem tych biurowych. Co tutaj warto jeszcze dodać? Jeśli chodzi o matrycę, to jest 144 Hz, czyli też fajna matryca na przykład pod CSGO, bo jest to matryca dużo szybsza względem zwykłych matryc 60 Hz. Ten model laptopa też daje dość dużą możliwość ulepszenia, a raczej dołożenia dysków, czyli zobaczcie, że jest fabrycznie 512 GB na dysku SSD M2, czyli najszybszym dysku w laptopach, ale też jakby ktoś stwierdził, że mu na przykład te 512 GB brakuje po na przykład roku czasu, to możecie oczywiście do tego laptopa dołożyć drugi taki dysk M2 lub drugi dysk SATA. Nie ma z tym żadnego problemu, czyli dyski można dołożyć, tak samo jak można dołożyć RAM. Cała reszta to na przykład też jest wydzielona klawiatura wielodotykowa. No właśnie, tutaj trzeba się zastanowić nad klawiaturą i zobaczcie, że od razu widać, że ona jest wielokolorowa, ma podświetlenie.
Wiem, że wcześniej były takie, chodziły mylne opinie, że ona ma tylko żółte podświetlenie, ale z tego, co się doczytałam niedawno, no to też można sobie zmieniać na wielokolorowe podświetlenie tej klawiatury, więc nie jest tutaj wcale tak jak na tych grafikach, tylko żółte. To tyle, jeśli chodzi o ten laptop, nie będę tutaj zbytnio przedłużać. Jest to jednostka, którą można ulepszać, ale też na niej można pograć w gry. Drugi laptop dzisiejszego zestawienia jest to laptop za kwotę 3500 zł i są to Lenovo Legiony, które mówiłam, że ich ceny poszły do góry, zdecydowanie poszły do góry. Po prostu one podrożały, ale są to najpopularniejsze jednostki na rynku, mają największą sprzedaż. Jeśli chodzi o tego Lenovo Legiona względem poprzednika, co jest lepsze, to jest procesor 4600H, oznacza to, że jest tutaj już 6 rdzeni i 12 wątków, czyli procesor też jest wydajniejszy. 8 GB cały czas z możliwością dołożenia i jest ta sama karta graficzna co w poprzedniku. Jeśli chodzi o dysk, to też zobaczcie, że jest 512 GB na złączem 2, czyli też ten najszybszy dysk, jaki znajdziemy w tym laptopie. I teraz tak, omówmy jeszcze szczegóły. Jeśli chodzi o matrycę, to jest tutaj 120 Hz, czyli nie tak jak w poprzedniku było 144 Hz, tutaj jest 120 Hz i też jest możliwość dołożenia przyszłościowo dysku, jeśli ktoś by stwierdził, że 512 GB to jest za mało. Jest możliwość dołożenia dwóch dysków, możecie dołożyć dysk taki zwykły, 2,5-calowy SSD, albo ten na złączem 2. Taki, jaki jest fabrycznie. Więc jeśli chodzi o ten laptop, tutaj w skrócie wszystko. Jeszcze tutaj ważna informacja, podświetlenie klawiatury jest tylko w kolorze białym w Lenovo Legionach, więc tutaj warto to zaznaczyć. W poprzedniku było wielokolorowe podświetlenie klawiatury, tutaj w Legionie jest kolor biały. Podsumowując, względem poprzedniego Asusa, który pokazywałam, 100 zł tańszy, co tutaj jest lepszego? Tutaj mamy po prostu lepszy procesor, tak więc w tym Lenovo Legionie dopłacamy tak naprawdę do lepszego procesora. Do kwoty 3800 zł wybrałam dwa modele tym razem laptopów. Będzie to tutaj widoczne Acer, ale także Dell. Wyjaśnię między nimi różnicę. Niektórym może bardziej przypaść Acer do gustu, niektórym bardziej Dell, dlatego zawsze, kiedy jest taka możliwość dwóch podobnych laptopów o identycznej wydajności, no to staram się po prostu pokazać dwa modele, ponieważ jeden może bardziej podpasować jednym, drugi drugim. Jeśli chodzi o Acer Nitro, to tutaj jest procesor ten sam, który był w poprzednikach, jest 16 GB, tutaj jest GTX 1650 Ti. I zobaczcie, że tutaj praktycznie mamy takie same specyfikacje na pierwszy rzut oka w Dellu. Ten sam procesor, tyle samo RAM-u i ta sama karta graficzna, ale to nie koniec, ponieważ jeszcze przejdźmy do szczegółów. I teraz tak, w Acerze Nitro mamy matrycę 144 Hz, czyli szybszą, a w Dellu jest 120 Hz. Porównując RAM w obu laptopach, jest to taka sama prędkość, czyli 2666 MHz, 16 GB w Dellu, ale też w Acerze Nitro. Jeśli chodzi o Acer Nitro, też widać, że tutaj jest więcej pojemności na dysku, ponieważ mamy dysk SSD 512 GB, ale też jeszcze 1 TB, czyli 1000 GB na dysku HDD. Tutaj w Dellu jest jeden dysk, ale też można dołożyć drugi. I tutaj na przykład według mnie to może być lepsza opcja pod względem dołożenia dysku, ponieważ tutaj możemy sobie dołożyć dysk na przykład SSD, a tutaj już jest niestety dołożony HDD fabrycznie. HDD dysk wiadomo, że jest dyskiem głośniejszym, ale też wolniejszym. W Acerze też warto zaznaczyć, że klawiatura jest podświetlona tylko na kolor czerwony, w Dellu na kolor niebieski. No i tutaj ostatnia najważniejsza rzecz. O ile w Acerze Nitro bardzo łatwo będzie samemu wgrać system Windows 10 za pomocą poradnika chociażby, który pokazałam, to tutaj w laptopie Dell będzie to cięższe, ponieważ już tutaj fabrycznie Dell wgrał Linuxa z jakiegoś powodu. I żeby po prostu usunąć Linuxa i wgrać system Windows 10, trochę trzeba więcej kroków wykonać. I trochę trzeba więcej pokombinować, można powiedzieć, więc jeśli ktoś nie ma pojęcia w ogóle, jak to zrobić, jak zainstalować system Windows 10 na laptopie, który ma Linuxa, no to radziłabym jednak zdecydowanie wybrać Acera. Natomiast dla osoby, która orientuje się w temacie, jak usunąć partycje Linuxowe, nie jest to jakieś super ciężkie, ale no trzeba to zrobić, żeby zanim się wgra system Windows 10, to po prostu radziłabym nie wybierać Della, jeśli ktoś kompletnie nie ma zielonego pojęcia w temacie instalacji systemu. Lub po prostu, jak ktoś naprawdę chce Della, no to dać osobie, która zna się w temacie, wie jak usunąć partycje Linuxowe i wgrać system Windows 10 i wtedy taki laptop na przykład odpłatnie, czy tam znajomy, czy ktoś z rodziny ci po prostu to zrobi i wtedy już nie ma z tym żadnego problemu. Ale to zaznaczam z góry, ponieważ niektórzy mogą kupić ten laptop i potem mieć na przykład problem, jak będą chcieli z mojego poradnika wgrywać system Windows 10, a jest jakiś Linux i o co tutaj chodzi.
Tak więc to podsumowując, ten laptop łatwy w graniu systemu Windows 10, tutaj nieco więcej kombinowania. Przechodząc do kwoty 4200 zł, tutaj zdecydowanie według mnie najlepszym laptopem będzie już Dell G15, widoczny tutaj. Jest procesor i5 10 generacji, 16 GB i RTX już 3050. Teraz przejdźmy do szczegółów i dlaczego uważam, że na przykład ten Dell, a nie na przykład konkurencyjny tutaj widoczny laptop MSI'a będzie lepszym wyborem. Ten laptop MSI'a specjalnie otworzyłam, żeby pokazać, że on jest gorszą opcją i wyjaśnię dlaczego. Dlaczego ten Dell jest lepszy? Zobaczcie, że mimo, że tutaj też jest RTX 3050, więc taka sama karta graficzna jak jest w Dellu, to zobaczcie moc karty graficznej. Tylko 40 W TGP, a Dell ma 90 W. Co to oznacza? Że jest okrojona wydajność tej karty graficznej w laptopie MSI. Więc warto to mieć na uwadze, że nie tylko patrzymy na napis RTX 3050, ale też na moc karty graficznej. Dlatego specjalnie w ogóle zamykam tego MSI'a, żeby ktoś nie pomyślał, że ja go tutaj polecam w tym zestawieniu. Polecam laptopa z mocniejszą wersją karty graficznej dla graczy i oczywiście wygrywa pod tym względem RTX 3050 Dell. Jeśli chodzi o resztę specyfikacji, to jeszcze przejdźmy do szczegółów. RAM taktowany 2933 MHz, więc trochę wyższa częstotliwość niż poprzedniki, chociażby Acer Nitro, który był w poprzedniku, czyli 2666 MHz, też mamy szybsze ramy. Matryca cały czas jest 120 Hz, jak to w Dellach zazwyczaj jest. No i jeśli chodzi o podświetlenie, jakie jest w Dellu, to zobaczcie, że na grafikach jest cały czas takie pomarańczowe podświetlenie klawiatury, ale z tego, co tutaj widziałam, zobaczcie, że podświetlenie klawiatury jest pomarańczowe, nie, jest białe. Więc tutaj są sprzeczne trochę opinie, ponieważ tutaj na grafikach mamy pomarańczowe podświetlenie, a okazuje się, że ludzie piszą, że podświetlenie klawiatury jest białe. Według mnie białe podświetlenie klawiatury jest dużo lepsze niż ten pomarańcz, więc tak naprawdę to nawet chyba lepiej. Do kwoty 4500 zł wybrałam jako najlepszy laptop HP Victus. I tutaj jest procesor 6-rdzeniowy, 12-wątkowy od AMD. Bardzo wydajny procesor, który najczęściej jest łączony do RTX 3050 Ti albo do RTX 3060, ale do 3060 zaraz przejdziemy w następnych laptopach. Tutaj natomiast jeśli ktoś ma 4500 zł, to według mnie ten laptop byłby najlepszym wyborem. Ramy to już jest 16 GB, ale taktowane wyżej, czyli 3200 MHz. Dysk, tak jak fabrycznie, 512 GB SSD, można dołożyć drugi taki dysk, jeśli ktoś by w przyszłości chciał. Ważna uwaga jest taka, że ten laptop ma już 16 cali, a właściwie 16 i 1 dziesiątą cala, więc też jest to laptop odrobinę większy niż standardowe 15,6 cala. Matryca ma odświeżanie 144 Hz i też jest jaśniejsza względem większości modeli na rynku, które mają jasność 250, to jest 300, oznacza to, że też obraz będzie ładniejszy i jaśniejszy. Dużo osób ma właśnie też wyższe oczekiwania odnośnie matryc, to ten laptop na pewno je spełni. Jeśli chodzi o moc karty graficznej 3050 Ti, to jest maksymalnie, ta karta boostuje do 75 W. Nie jest to najniższa wartość, nie jest to też najwyższa wartość, ale i tak porównałam resztę laptopów z 3050, tą kartą graficzną do tej ceny, to tamte miały znowu słabsze procesory, więc uważam, że jako całość i tak ten HP Victus wypada najlepiej. W takim HP Victusie też są już nowsze złącza. Zobaczcie, że jest USB typu C, do którego możecie podpiąć na przykład DisplayPort, czyli oznacza to, że przez taki kabel USB typu C możecie na przykład do matrycy 4K, czyli na przykład matrycy 360 Hz, to taką wartość przez te złącze USB typu C też wyciągniecie po prostu, czyli na takim laptopie ustawicie 360 Hz, dzięki takiemu właśnie USB typu C z DisplayPortem. Jeśli chodzi o podświetlenie klawiatury, to tutaj też jest uwaga, że jest ono w kolorze białym. Według mnie ten laptop jest taką dobrą alternatywą dla osób, które nie tylko szukają laptopa dla graczy, ale też trochę biznesowego i wydajnego, żeby sobie w domu czasami pograć, ale na przykład na jakieś spotkania biznesowe czy na studia też chcą nosić, ponieważ nie ma on takiego stricto gamingowego wyglądu. Przechodzimy do kwoty 5000 zł i tutaj już będzie w końcu laptop z RTX-em 3060. I teraz tak, reszta specyfikacji, dlaczego uważam, że on jest najlepszy w tej kwocie. Przede wszystkim poprzez kartę graficzną, która już będzie zdecydowanie wydajniejsza od wszystkich poprzedników. Jeśli ktoś myśli, że różnica wydajności między 3050 Ti, a tą 3060 jest tam drobna, minimalna, to naprawdę się myli, różnice są dość spore między
tymi kartami graficznymi, więc jeśli ktoś ma możliwość dopłacenia do 3060, to zdecydowanie polecam. Jeśli chodzi o tego Gigabyte'a, to jest i5 10500H. I nie jest to procesor czterordzeniowy, ale już sześciordzeniowy. Poprzez to zakończenie 500H oznacza to, że tutaj już jest ta wersja sześciordzeniowa, 12-wątkowa. Więc bardzo dobrze, ponieważ do czterordzeniowego procesora nie wybrałabym RTX-a 3060, a tutaj już mamy procesor lepszy. Jeśli chodzi o ramy, też nie są tutaj one ograniczane taktowaniem, ponieważ mamy 3200 MHz, a ten laptop nawet umożliwia rozszerzenie ramów do aż 64 GB. Zobaczcie, że też jest tutaj dysk 512 GB, też HDD 1000 GB, więc też na zapas plików i gier wszystko wystarczy. Jeszcze można dołożyć jeszcze jeden dysk w tym laptopie, więc naprawdę tutaj, jeśli chodzi o tego Gigabyte'a, to jest to świetna opcja. Też klawiatura ma kolorowe podświetlenie, czyli nie tylko w jednym kolorze. A jeśli chodzi o złącza, to też dają dużą możliwość. Jest USB typu C aż z DisplayPortem i jeszcze DisplayPort Mini. Więc naprawdę ten Gigabyte jest wypasiony, można powiedzieć, zwłaszcza w tej cenie. Do kwoty 5500 zł wybrałam dwa modele, opowiem, czym one się różnią. Niektórzy może stwierdzą, że bardziej im pasuje Asus, niektórzy stwierdzą, że będzie lepszy dla nich HP. Więc tak, na start od razu zaznaczam, że jeden i drugi laptop ma RTX-a 3060, z tym, że HP Victus ma oczywiście niższą moc karty graficznej, z tego co pamiętam 90 W. Natomiast Asus ma bardzo wysokie TGP karty graficzne, wynoszące aż 130 W, czyli podobnie jak w Lenovo Legionach, które uważane są za właśnie najmocniejsze wersje kart graficznych. I teraz tak, wydawałoby się w takim razie, że od razu HP Asus wygrywa w takim razie, skoro ma mocniejszą kartę graficzną, ale znowu zauważcie, że HP ma mocniejszy procesor. W nowszej generacji, mimo że oba laptopy mają 8-rdzeniowe, 16-wątkowe procesory, to tutaj jest poprzedniej generacji, tutaj jest tegoroczny 5800H. On jest po prostu wydajniejszy, ma zdecydowanie też pojedynczy rdzeń. Jeśli chodzi właśnie o to, kto powinien wybrać który model, to już zostawiam tutaj kwestię może indywidualnie. O, tutaj zobaczcie, że jest 95 W maksymalnie, a tutaj jest 130 W, czyli mocniejsza, tak jak mówiłam, karta graficzna jest w Asusie. Teraz przejdźmy już do szczegółów reszty specyfikacji. Od razu, tak jak mówię, HP jest większy, 16 cali to jest 15,6. Matryca w jednym i w drugim laptopie jest 144 Hz i też ma jasność 250-250, więc tutaj praktycznie są jeden do jednego takie same te laptopy. Oba laptopy mają też 512 GB na dysku SSD M2 i też jeden i drugi ma możliwość dołożenia drugiego dysku M2. Jeśli chodzi o podświetlenie klawiatury, to tutaj jest wielokolorowe, a tutaj bodajże będzie tylko ono białe, tak jest, jest tylko białe. Więc tak jak widzicie, ciężko wybrać, który laptop jest lepszy. Według mnie, jeśli ktoś typowo będzie używał laptopa do gier, to Asus. Natomiast jak ktoś chce mieć bardziej taki wygląd uniwersalny, biznesowy, ale też może więcej korzysta z zasobów procesora i oczekuje jednak mocniejszego jeszcze procesora niż karty graficznej, to według mnie wtedy HP Victus. Także mówię tutaj, ciężko powiedzieć, który jest zdecydowanie lepszy, ponieważ jeden i drugi ma swoje plusy do innego, można powiedzieć, zastosowania. Do 6000 zł wybrałam znowu dwa modele laptopów. Jeden ma lepszy jedną rzecz, drugi ma lepsze drugą rzecz, także tutaj opowiem, czym one się różnią. Jeśli chodzi o Dell'a, no to jest procesor i7-10870H. Jest to procesor już i7, 10. generacji od Intela i w końcu on ma 8 rdzeni i 16 wątków, więc nie jest to jakiś tam Intel okrojony, 6- czy na przykład 4-rdzeniowy. Tutaj już mamy taką no, mocną wersję procesora Intel. Ramy 2933 MHz. Jeśli chodzi o Asusa, to cały czas mamy tego RTX-a 3060, tak jak tutaj zresztą w Dellu, ale najpierw przejdźmy do takich rzeczy, które mówimy, czyli procesor. Widzimy, że Dell ma procesor 8-rdzeniowy i tutaj Asus ma 8-rdzeniową jednostkę, tylko że tutaj jest od AMD, tam jest od Intela. I który z nich jest wydajniejszy? Odrobinę wydajniejszy jest procesor i7-10870H, który jest w Dellu. Jeśli chodzi o ramy, zobaczcie, że tutaj znowu jest więcej ramów i są one szybsze, czyli 3200 MHz, tutaj mamy wolniejsze ramy. Mamy 16 GB, to już jest 32 GB RAM-u. Dysk jest 960 GB, tutaj jest 512, więc póki co więcej rzeczy na korzyść jest Asusa.
Idziemy dalej. 144 Hz, tutaj jest 165 Hz, więc znowu mamy korzyść znowu na stronę Della. Jeśli chodzi o matrycę, to w Dellu jest matryca świetna, rewelacyjna, która ma 100% pokrycia barw sRGB, czyli nie dość, że matryca bardzo szybka, to jeszcze ze świetnym pokryciem kolorów. Tutaj prawdopodobnie nie jest napisane, że jest 100% pokrycia, więc zakładam, że będzie coś koło 93-4. Zawsze jak nie wspominają, a jednak są te typowe matryce, to jest bardzo blisko wartości 100% sRGB. Ale pomijając to, tutaj kolejna rzecz jest taka, że chciałam powiedzieć... No tak, przechodzimy do najważniejszego, czyli mocy karty graficznej. Zobaczcie, że jak to w Asusie Strixie przestało, jest tak jak w Lenovo Legionach 130 W. A tutaj jest 90 W maksymalnie. Więc zdecydowanie mocniejsza karta graficzna jest w Asusie, mimo że w jednym i w drugim laptopie mamy RTX-a 3060. Na korzyść, sporą korzyść Della też jest bateria. Zobaczcie, że bateria ma pojemność aż ponad 7000, czyli tutaj z tego co czytałam, bateria nawet trzyma od 7 do 10 godzin w tak wydajnych, mimo że są tak wydajne podzespoły. Więc ciężko znowu po raz kolejny powiedzieć, który z tych laptopów jest lepszy? Wydaje mi się, że stricte do grania będzie znowu Asus. Natomiast tutaj znowu ta matryca bardziej przekonuje. No i ten procesor. Tak więc tutaj każdy musi sam zdecydować, co dla niego byłoby bardziej odpowiednie. Przechodzimy do kwoty 7000 zł i tutaj wybrałam laptop, który według mnie na ten moment w ogóle jest najlepszą propozycją, którą jeśli ktoś ma taki budżet, a szuka laptopa, to nawet nie powinien się zastanawiać, ponieważ wyszedł on dopiero do sprzedaży tak naprawdę, a ma tak świetne specyfikacje, topowe pod każdym względem. Tutaj naprawdę nie można mu nic zarzucić. Teraz przechodzimy do tych szczegółów. Jeśli chodzi o procesor, to zobaczcie, że to jest już Ryzen 9 5900HX. Czyli nie jest to Ryzen 5600, 5800K, który jest bardzo wydajny. Czyli 7K 10 generacji. Tutaj jest najwydajniejszy procesor w ogóle, jaki można chyba nawet znaleźć do jakichś 15 tysięcy złotych w laptopach. I tutaj on znalazł się w tym Asusie Strixie. 16 GB RAM-u, taktowane wysoko, czyli 3200 MHz, więc też nie ma co tutaj się doczepiać, że na przykład byłoby niższe taktowanie tego RAM-u. Jeśli chodzi o możliwość dołożenia dysków, to też jest taka możliwość. Fabrycznie jest 512 GB na dysku M2. I teraz przechodzimy do matrycy. Tutaj jest aż 300 Hz. Matryca o częstotliwości odświeżania 300 Hz. Mało tego, jasność matrycy też jest większa, więc nie dali tutaj takiej niższej klasy na matrycy, czyli na przykład z wyższym odświeżeniem, ale z niższą jasnością. Tutaj też jest świetna jasność i dobre pokrycie barw w tej matrycy w Asusach. Zresztą zawsze tak było, że Strixy miały dobre matryce. Jeśli chodzi teraz o RTX-a 3060. I tutaj w RTX-ie 3060 jest TGP, czyli moc karty graficznej 130 W. Tutaj nie jest to podane, natomiast ja porównałam na samej stronie Asusa i na paru innych zagranicznych stronach, gdzie są porównania TGP samych Asusów różnych wersji i zawsze tutaj w tym Strixie jest topowa karta graficzna, raczej moc 130 W TGP. Więc zobaczcie, mamy matrycę 300 Hz, topowy procesor, no i jeszcze też kartę graficzną, która wyciska najwięcej mocy, tak, czyli 130 W. Do tego w tym laptopie jest wielokolorowe podświetlenie klawiatury, jest USB typu C z DisplayPortem, więc też można podłączyć jakiś tam dodatkowy monitor i on w ogóle to złącze nie będzie ograniczało częstotliwości czy rozdzielczości. Więc jeśli chodzi o ten laptop, do 7000 zł nie znajdziecie wydajniejszego laptopa. To od razu mówię, świetna opcja, podejrzewam, że bardzo szybko się wyprzeda. Do kwoty 8000 zł laptop Gigabyte'a, który niestety w tym momencie nie jest dostępny, ale z tego co zauważyłam, on pojawia się dostępny, zaraz znika. No i tak cały czas wyprzedaje się, zaraz wraca, więc mimo wszystko dodam go w tym zestawieniu, mimo że w tym momencie na dzień dzisiejszy on nie jest dostępny, to możliwe, że na przykład jutro, pojutrze już pojawi się dostępny. Trzeba po prostu klikać w link, zresztą w opisie filmu ja podam wszystkie te laptopy. Jeśli ktoś chciałby kupić go, no to musi po prostu śledzić, czy on zrobi się dostępny. A teraz przechodząc do szczegółów tego laptopa, dlaczego uważam, że jest najlepszą opcją do 8000 zł. Mamy ten sam procesor, co w Asusie Strixie, 16 GB RAM, taktowany 3200 MHz i maksymalnie jeszcze w laptopie można dołożyć do 64 giga RAM-u przyszłościowo. Laptopy Gigabyte'a zawsze są mocno, można powiedzieć, wypasione, dlatego że nawet tutaj, jeśli chodzi o RAM, to jest 64 maksymalnie, płyta główna wspiera
Też są matryce bardzo fajne, 240 Hz. Wysokie pokrycie barw zawsze jest laptopa Gigabyte'a, ale także co warto zaznaczyć, to Gigabyte daje też wysokie TGP mocy karty graficznej do swoich kart graficznych, więc tutaj nikt nie musi się obawiać, że to jest jakaś okrojona wydajność. Jeśli chodzi o tego, ten model laptopa do 8000 zł, biorąc pod uwagę całość, wypada najlepiej. Jest odrobinę oczywiście wydajniejszy tylko poprzez kartę graficzną względem poprzednika Asusa. Ostatni laptop z dzisiejszego zestawienia do kwoty 9000 zł. Tutaj wybrałam w końcu jedyny MSI, jaki się pojawił, dlatego że we wszystkich poprzednich MSI-ach widziałam bardzo mocno okrojone karty graficzne, bardzo mocno, z wydajności. Tutaj już jest zdecydowanie lepiej w tej wersji. I jeśli chodzi o procesor, to mamy i7-11800H, bardzo mocny procesor, trochę wydajniejszy od 5800H, a właściwie jego wydajność można przyrównać do tego. Jeśli chodzi o procesor, to jest i7-11800H, czyli 11. w końcu generacja procesorów Intela. Bardzo mocna, też bardzo mocno grzejąca się generacja zresztą, ale jeśli chodzi o ten procesor, jest naprawdę bardzo, bardzo wydajny. Jego wydajność można przyrównać praktycznie 1 do 1 do tego procesora Ryzena 5900HX, który był w dwóch poprzednikach. Jeśli chodzi o RAM, 32 GB RAMu, taktowane 3200 MHz, więc w końcu nie mamy tutaj okrojonego RAMu z wydajności, mimo tak wysokiej pojemności RAMu. I też ta płyta główna wspiera maksymalnie do 64 GB RAMu. Dyski 512 GB na dysku SSD, możliwość dołożenia drugiego dysku, matryca 144 Hz. Jeśli chodzi o moc karty graficznej, to jest 130 W, więc w końcu dali mocniejszą wersję karty graficznej bez jakiegoś ograniczenia wydajności. Mimo że zazwyczaj właśnie do 3070 słyszy się 140 W, to tutaj 130 W to i tak jest wysoka wartość. Zdarza się, że znajdziecie 3070, które mają na przykład 80-90 W, więc też trzeba na to uważać. Tutaj akurat w tym MSI-u jest naprawdę przyzwoicie. Na duży plus też w tym laptopie MSI zasługuje jakość wykonania, ponieważ obudowa jest aluminiowa. Ostatecznie jeszcze porównując złącza, zobaczcie, że tutaj nie ma USB typu C, ale jest mini DisplayPort na szczęście. Czyli oznacza to, że pod mini DisplayPorta też na przykład możecie podpiąć matrycę 360 Hz i nie będzie jakiegoś ograniczania częstotliwości, ponieważ mini DisplayPort też wyciska najwyższe częstotliwości. Ja osobiście pamiętam, że grałam na mini DisplayPorcie na matrycy 240 Hz i to chyba było 3-4 lata temu na laptopie, więc też jest taka możliwość jak najbardziej, więc nikt tutaj nie powinien się martwić. W tym zestawieniu już to wszystko, jeśli mogłabym je podsumować, to bardzo fajne pojawiły się wersje modeli laptopów od Asus Strix. Naprawdę, one są na tyle świetne, że po prostu w nich jest topowy procesor, topowa karta graficzna, jeśli chodzi o moc oczywiście, no i też te matryce 300 Hz, więc do gier na przykład FPS to jest po prostu bajka. Więc jeśli chodzi o te Asusy Strixy, to podejrzewam, że bardzo szybko się wyprzedadzą, ale no mam nadzieję, że jeśli ktoś chcesz poluje na laptop, to go po prostu przekonałam tym zestawieniem i że zdąży zamówić swoją sztukę. Ode mnie w tym zestawieniu to już byłoby wszystko i tak jak mówiłam na wstępie, jeśli ktoś szuka laptopa do innych zastosowań niż do grania, na przykład jest studentem, grafikiem i tak dalej, możecie do mnie pisać prywatną wiadomość na Facebooku lub na maila z budżetem, jaki możecie przeznaczyć na taki laptop, jakie będzie jego zastosowanie. Ja po prostu odpiszę Wam, dobierając jakieś tam najlepsze jeden lub dwa modele pod Wasze zastosowanie. W tym filmie już to wszystko i widzimy się w kolejnym zestawieniu za miesiąc lub za dwa.